Cześć wam wszystkim z tej strony. Bogdan w dzisiejszym Autofan zrób to sam. Pokażę wam, jak wygląda w środku filtr paliwa. Filtr paliwa zwykle jest tani, kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. No, może w jakichś potężnych konstrukcjach samochodowych kilkuset złotych. E, polega głównie jego zasada działania na tym, że paliwo wlatuje, wylatuje, ale w międzyczasie przez odpowiedni filtr papierowy lub inny materiał zostanie oczyszczone z różnych e, zanieczyszczeń. Opakowanie filtra zwykle informuje nas do jakich modeli dany filtr możemy bez problemu dopasować, dostosować. W tym przypadku, jeżeli chodzi o ten filtr, który tutaj wymontowałem z mojego pojazdu, to jest właśnie ten, który trzymam, jest z mojego samochodu Opel Astra G2 benzyna. Oczywiście, i teraz tak zawsze zwracamy uwagę na filtrze przed montażem na strzałkę, czyli w którą stronę płynie paliwo. Inaczej mówiąc, tędy wlatuje, a z drugiej strony po lewej. Wylatuje paliwo i biegnie w stronę naszego silnika. Dokładnie nie biegnie, tylko płynie, popychane przez pompę paliwa, która zwykle jest montowana w baku naszego paliwa, czyli w zbiorniku paliwa. Krótka informacja: zwykle jest zamieszczona na filtrze albo w opakowaniu, na katerce w instrukcji obsługi. Tak więc stosujemy się zwykle do takiego samego kształtu, montażu, filtra w tym samym miejscu, a strzałeczki będą zawsze nie, niemal tak samo. Czyli, tak jak było, tak wkładamy nowy. Konstrukcje się tutaj raczej nie różnią. Jedynie producent i delikatnie nie, można powiedzieć, jakieś tam frezowania, czy ewentualnie w środku materiał może być jakiejś jeszcze wyższej jakości. Jednak przy filtrach paliwa, o tutaj mamy na przykład IN, czyli którędy wchodzi paliwo i aut, które wychodzi. Jeżeli chodzi o filtry, one powinny być wymieniane zgodnie z założeniem producenta w instrukcji obsługi. Zwykle to jest minimum dwa lata, ale często takie filtry można nawet i 3 lub cztery lata mieć w samochodzie zamontowane i wymontujemy, nawet rozetniemy, tak jak zresztą zaraz zobaczycie i one będą w pełni sprawne o co tutaj chodzi? chodzi o to, że paliwo zwykle jest czyściutkie, czy to jest olej napędowy, ale głównie benzyna ono jest bardzo czyściutkie i zwykle, jak dobrze wiecie, benzyną czyścimy różnego rodzaju elementy, które są brudne tak więc ono samo z siebie jest czyste i czyści w związku z czym, jeżeli nawet jakieś zanieczyszczenia się dostaną, no to zwykle same się oczyszczą i tutaj widzicie te plastikowe króćce które niektórym osobom sprawiają problemy, jeżeli chodzi o demontaż przewodów paliwowych te króćce są plastikowe, są założone na takie ranty z dwóch stron oczywiście i trzymają się w miejscu. Jeżeli mamy założony przewód paliwowy, wystarczy ten przewód paliwowy delikatnie posunąć w stronę, tak jakbyśmy go chcieli wyciągnąć, i delikatnie odsłonią nam się tutaj te końcóweczki tego plastiku przy filtrze. Wystarczy szczypcami przycisnąć, a wtedy przewód paliwowy już możemy ściągać. E, oczywiście możemy też zakupić serwisowe takie szczypczyki. Ja jeszcze takich nie posiadam, ale postaram się je w końcu mieć. Czy coś jeszcze mogę Wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o te króćce, no one zwykle są zabezpieczone takimi plastikowymi albo gumowymi. Jak widzicie po prawej stronie u góry, zaczepami. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć, żeby żaden kurz brud się do nich nie dostawał. A te żółte elementy przydają się także przy demontażu filtra jeszcze z paliwem, żeby nam nie polało głowy. Tutaj, jak widzicie, odchylam teraz te plastikowe. Końcóweczki, takie uszka w tym połączeniu, w tym elemencie, po to, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Ten plasticzek interesuje naprawdę sporo osób, bo niektóre osoby rozwalą całą wtyczkę, a dokładnie zacisk, dlatego bo nie wiedzą, jak to wygląda. Przy wymianie. Widziałem już kilka samochodów pod spodem, jak to wygląda odnośnie wymiany filtra. Filtr nowy jest, OK, a złącza. Przewodów paliwowych całe, porozwalane, pokiereszowane, no i słabo to wygląda po prostu. Nawet na taśmach klejących widziałem, że to było zaczepiane, a tak, na wszelki wypadek, pewnie. Tak więc trzeba po prostu zwrócić na to szczególną uwagę, żeby zrozumieć, jak to się otwiera. Dobra, myślę, że tutaj za dużo nie ma co mówić. Filtr jest oczyszczony, suchy, znaczy oczyszczony. Jest suchy w środku, wymontowany z mojego pojazdu kilka dni temu dosłownie. Tak więc. Jeszcze przedmuchałem go chwilę, że tak powiem, przez, e, przez środek, zostawiłem go do wyschnięcia, tak żeby w środku nie było oczywiście paliwa, bo jak widzicie, będę demontował go za pomocą e, brzeszczotu. Tak więc przygotujmy sobie tu na biureczku kawałeczek powierzchni i brzeszczocikiem sobie otworzymy. Oczywiście, jak można otwierać takie filtry? Naturalnie, gdy są oczywiście suche w środku i co istotne, można skorzystać z takich um, obcinach do rur, czyli taki element, który nakładamy na rurę, czyli na przykład na taki filtr, Kręcimy w kółko, a ostrze się kręci dookoła i otwiera nam fajnie filtr. Znacznie szybciej jesteśmy w stanie otworzyć filtr, ale jeżeli jest to okazjonalna robótka, można spokojnie skorzystać tutaj z jakiejś piłki brzeszczota. Oczywiście piłka z uchwytem będzie wygodniejsza niż taki brzeszczot, jednak około 4-8 minut, że tak powiem, tutaj za pomocą brzeszczota spokojnie taki filtr paliwa otworzymy. Dobra. Zobaczmy sobie jak to będzie wyglądać w środku, bo to jest istotne. I jeszcze raz wam podkreślam, filtr paliwa raczej minimum co dwa lata wymieniamy. Nie tylko ze względu na to ile paliwa przelewamy, nie tylko ze względu na to, że na przykład jeździmy na na naszym gazie, bo niektórzy na gazie jeżdżą i bardzo mało paliwa używają, to nie chodzi tylko i wyłącznie o ilość przelanego paliwa, ale w dużym oczywiście stopniu tak, ale także chodzi o to, że wytrzymałość i ten materiał, który jest w środku, też ma swój czas że tak powiem, przydatności do użycia może być tak, że po 3-4 latach filtr będzie wyglądał z zewnątrz jak nowy, oczywiście a w środku już ten materiał no, nie będzie zbyt sprawny nic nie trwa wiecznie, w związku z czym jeżeli producent zaleca co 2 lata wymienić na przykład filtr, no to wymieniamy Dobra, jak widzicie, już tutaj filtr mam otwarty, to znaczy zdemontowałem. Minimalnie będą jakieś tam, że tak powiem, ślady na tym papierze zaraz, jeżeli chodzi o, o to miejsce, w którym otwarłem. Ale skupmy się na tym teraz, jak wygląda w środku. W środku, jak widzicie, na końcu sprężynka sobie była, właśnie ją tam wyciągnąłem. No i główny filtr jest w tym miejscu, jak widzicie. I teraz istotą jest, że tędy po lewej stronie, przy tym co wyciągłem, elemencie, który trzymam w lewej dłoni, jak widzicie, strzałka jest, czyli tędy paliwo wlatuje, wpływa, a dalej płynie przez ten filtr okrągły, papierowy, dostaje się do środka, aż wypływa. Tak więc wszystko, co wpłynie od zewnątrz, czyli paliwo wewnątrz, oczywiście, całego filtra, jest filtrowane. No, i jak widzicie, tutaj po roku użytkowania tego filtra, no wszystko jest w najlepszym porządku. Tutaj nie ma żadnego problemu. Ja też z paliwem nie miałem żadnego problemu. Jednak, jeżeli tankujecie na stacjach z dobrym paliwem sprawdzonym, to naprawdę nie ma co, że tak powiem, skracać wymiany tego filtra, ale jeżeli zdarzyło się Wam, na przykład, że nie wiem, tankowaliście gdzieś na jakiejś stacji mieliście potem jakieś problemy yy, z nie wiem, odpalaniem, jeszcze inne cuda, no to powiem Wam szczerze, że co roku wymieniłbym, znaczy po roku już wymieniłbym taki filtr, a tak dla własnego spokoju szczególnie, że ten filtr nie jest drogi, tak więc naprawdę wydaje mi się, że warto, warto raz do roku wymienić w sytuacjach, gdy Mieliśmy okazję z jakimiś problemami odnośnie tankowania paliwa. Tu, jak widzicie, ta harmonika papierowa u mnie wygląda naprawdę bardzo w porządku. Nie znalazłem tutaj mm, żadnych problemów, żadnych jakichś, nie wiem, drobinek. E, nie wiem, jakiś problem. No, po prostu nie. Ja tankuję zwykle na BP i, i nigdy nie mam problemu. No chyba, że jadę na wakacje, a ten filtr też wakacje przeżył. W tamtym roku byłem gdzie? W Czarnogórze, tak więc przeżył spokojnie, bardzo wysokie temperatury, różne stacje paliwa. No, i jak widać, wszystko jest w porządku. I tak jak mówiłem, jeżeli nawet byłyby jakieś tutaj brudy, to pewnie z czasem zostałyby wypłukane, wyczyszczone po prostu przez paliwo. No, benzyna jest czyszcząca. Tu, jak widzicie, troszeczkę porozwalałem go celowo, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko jest zbudowane. I odłączymy sobie teraz tutaj tą harmonikę. Trochę ją tak porozwalam, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda ten cały filtr papierowy. To interesuje sporo osób. Szczególne, szczególnie takich autofanów jak ja, którzy po prostu chcą zobaczyć, jak to wygląda więc spróbujmy tutaj wyciągnąć jeszcze ten metalowy element i... o, tak to wygląda jak widzicie, to wszystko posklejane jest ta... ta jego ona się nazywa... sprężynka, która tam jest, ona jest... hmm... ona jest tam po prostu na końcu sobie i, ci i ciśnie, że tak powiem, ten cały filtr żeby nie chciał się otworzyć, no tak to wygląda no tutaj cudów jakichś specjalnych nie ma. Taka konstrukcja. Dobra, rozwalmy trochę to. Zobaczmy, jak ta harmonika wygląda od wewnątrz. Od wewnątrz, oczywiście, powinna być czystsza niż od zewnątrz. Czyli od zewnątrz jest taka ciemniejsza tutaj. Dlaczego? Bo tędy wpływa i te nawet drobne jakieś tam brudy, no to są tutaj bardziej widoczne niż od wewnętrznej strony, ponieważ wewnętrzna już jest stroną przefiltrowaną. Tam już wlatuje paliwo czyściutkie i płynie sobie oczywiście dalej. Jak widzicie, wszystko czysto. Tutaj nie ma się jakoś specjalnie do czego doczepić. Po roku użytkowania, ponad 10 tysięcy kilometrów, zero problemów. Tutaj widzimy połączenie tego, tej harmoniki papierowej takim metalowym zadziskiem. Nie, nie mam się do czego doczepić filtr tani, STT, a w pełni sprawny, bezproblemowy mnie też nigdy nie sprawił problemu, jeżeli chodzi o odpalanie samochodu, ale tak jak mówię ja akurat jestem może troszeczkę przewrażliwiony i ja takie rzeczy jak filtry, oleje staram się wymieniać co roku chociaż zaleceniem producenta jest tutaj co 2, czy co 3 lata zależnie od modelu oczywiście ja co roku wymieniam, tak więc to jest tylko moje, może takie się ale Danie to jest, a wymiana jest prościutka, więc to chyba jest takie przewrażliwienie z mojej strony. Dobra, rozwalamy tutaj troszkę tą harmonikę. Jak widzicie, zanieczyszczeń żadnych nie widzę. Nie, tak więc. Wszystko ok. No tutaj. Nie, to też nic nie ma. Nie, jest w porządku. Tak więc na filt paliwa spokojnie co dwa lata sobie wymieniajcie. No chyba, że jesteście takimi maniakami, jak ja to co roku możecie sobie kupić i wymienić dla własnego świętego spokoju tak aby układ paliwowy bez żadnych oporów pracował, paliwo żeby prze, przelatywało przez ten filtr że tak powiem bez oporów do naszej listwy wtyskowej, do naszego silnika tak aby to wszystko no, pracowało poprawnie filtry jak wiecie są bardzo ważnym elementem całego układu, czy to paliwowego czy to smarnego, czyli olejowego, czy to dowolnego innego bo właśnie zabezpieczają nasze najważniejsze elementy podczas pracy aby płyny, czy cokolwiek, czy smar, czy cokolwiek, czy olej żeby to wszystko po prostu pracowało max czyste i żadnych oporów nie było, nic się nie zapychało, nie zacinało no i tutaj w takim wypadku po wymianie takiego filtra mamy pewność, że paliwo znowu będzie przelatywać przez czysty filtr i co ważne, filtr będzie w pełni drożny Tutaj, jak widzicie, ten papier, ja go rozwalam celowo. Chcę wam pokazać, jak jest zbudowany mniej więcej, chociaż idealnie pod mikroskopem, chyba by trzeba było to zobaczyć. Ten papier jest zbudowany z kilku warstw. Po kolei każda warstwa wychwytuje większe, mniejsze i najmniejsze jakieś nieczystości i zabrudzenia. Jak widzicie, papier suchutki. Dlaczego? Ponieważ benzyna już odparowała. Co innego, jeżeli byłby to filtr. Oleju, to tam w tym papierze jest skumulowana jeszcze pewna ilość oleju, a przy benzynie to to suche jest ekspresem. Benzyna bardzo szybko paruje. No, i tak wygląda cały komplet, jak widzicie. Obudowa bardzo gruba, powiem wam tak. Obudowa filtra paliwa jest naprawdę gruba. Trzeba się tutaj troszeczkę namachać tym e, breszczotem, czy też piłką. No, ale musi też być gruba, bo jest tam sporo paliwa. Można powiedzieć taki mały granat. Sporo paliwa jest, więc nawet jeżeli ktoś by tam stuknął młotkiem, to nie powinno się kompletnie nic stać. Dlatego też pewnie obudowa musi być poprawna. Dobra, nagadałem się, nagadałem się, już wiecie, jak wygląda. Filtr paliwa jest to, dosyć, jest to bardzo istotny element, ale raz na dwa lata to w większości samochodów jest zalecane. A jeżeli jesteście maniakami, tak jak ja, to sobie raz na rok spokojnie możecie wymienić filtr paliwa. A jeżeli chcecie z ciekawości, to sami sobie otwórzcie i zobaczcie, jak taki filtr wygląda. Tylko musi być pusty w środku, czyli wydmuchać go jedną, drugą stroną, i oczywiście musi być suchy. Tak więc z mojej strony to tyle. Cześć. Oczywiście subskrybujcie kanał. Autofan, zrób to sam.